Dzień szósty. Odpowiedź. Był poranek. Nie spałem dobrze. Ciągła seria wydarzeń i ból sprawiły, że miałem problemy z zaśnięciem. Słyszałem krótkie odgłosy roztrzaskiwanych przedmiotów w moim półśnie, ale nie zauważyłem żadnych zmian w pokoju. Smak krwi w ustach przyprawiał o mdłości, a wszystkie moje mięśnie zdawały się drżeć z bólu. Z trudem podniosłem się na nogi i chciałem zwilżyć usta w łazience, ale zamiast tego straciłem równowagę i upadłem na podłogę. Poddałem się i po prostu leżałem dalej na podłodze, czując jak moja klatka piersiowa podnosi się od głębokich oddechów. Każde uderzenie serca przypominało mi, że w rzeczy samej nadal żyłem. Nie byłem pewien, czy wstała wcześnie, czy w ogóle nie spała, ale dziewczyna opierała się o okno z półwypalonym papierosem w dłoni. Rzuciła mi spojrzenie, kiedy upadłem. Powietrze było tak ciężkie, że nikt nie kwapił się odezwać. Czas mijał. Nawet iskry z papierosa zaczęły gasnąć. Kolejny papieros został odpalony, a potem wypalony. Powtarzało się to, dopóki cała paczka nie zniknęła. Coś do jedzenia? Mój głos najwidoczniej zszokował dziewczynę, która natychmiast napięła się jak nastraszony kot i zeskoczyła z krzesła. Za bardzo się bałem, aby wydać jakikolwiek dźwięk. Spojrzała na mnie chwilowo, zanim wydała z siebie długie westchnienie, podpierając głowę. Z worami pod oczyma nie chciało się jej nawet narzekać. Nadal myślisz o jedzeniu? Odbiło ci? Nic nie jest ważniejsze od jedzenia. Nikt nie wiedział, co się za chwilę wydarzy. Nie miałem sił, aby myśleć o czymkolwiek innym niż chwila obecna. Serio? Czy na żarcie się rozwiąże problem? Rzuciła mi chleb, uśmiechając się do siebie. Więc pijecie kolę, kiedy jesteście chore. Więc pijecie kolę, kiedy jesteście chore, co? A co ty wtedy pijesz? Czy nie powinno się zazwyczaj pić napojów sportowych? Albo herbatkę imbirową? Nania zawsze parzyła mi duży jej dzbanek dla mnie do picia, kiedy byłem chory. Zaledwie jej zapach przysparzał mi ciarek na głowie. Ale teraz nawet to stało się wyjątkowym wspomnieniem. W naszej rodzinie pijemy kolę. Za każdym razem, kiedy ktoś się pochorował, mój tata kupował całą zgrzewkę. Mówił, że pomaga zwalczać gorączkę. Temat przywołał w niej wspomnienia. Były w niej niewyjaśnione emocje, kiedy spojrzała za okno. Czy działało? Słyszałem o piciu coli, kiedy ma się udar cieplny, więc w tym kontekście miało to sens, racja? Kto wie, to nie trucizna. A nie jest aż tak zła, jak inne napoje gazowane. Nieważne, czy działa, tylko nawyk. Tak jak niektórzy muszą się pomodlić przed posiłkiem, albo inni palą tylko jedną markę papierosów. Kiedy zachowywanie staje się nawykiem, zaczyna przyjmować inne znaczenie i prowadzi do wielu wspomnień. Patrząc na jej twarz z boku, pogrążoną w myślach, zdałem sobie sprawę, że nawet ona posiada sentymentalną stronę. Nadal nie ma pieniędzy, co? Więc ostatecznie nie ma pieniędzy. Co próbujesz powiedzieć? Próbuję powiedzieć, że on ma mnie w dupie. Lepiej odrób pracę domową następnym razem, zanim kogoś porwiesz. Długie oczekiwanie doprowadziło do tego wyniku. Mogłem tylko gorzko śmiać się. To nie jest nawet śmieszne. To obrzydliwe stać się tak bezdusznym z powodu pieniędzy. Cóż... Nadal jest znanym biznesmenem, opisywanym w magazynach i podziwianym przez wielu. I dlatego mówię, że są pojebani. Burknęła pod ścianą, patrząc na mnie z wyrazem sympatii.
Mówię ci, żebyś unikał takich ludzi, albo staniesz się tacy jak oni. Jak oni, hm? Nie zauważyła, kiedy zaczęła na mnie mówić jako jeden z nas, a nie ich. Kto wie? Może bycie porwanym nie było aż takie złe. Co teraz planujesz? Więc co planujesz teraz dalej zrobić? Nie wiem. Powiedziała bez zastanowienia. I wyraz twarzy był beznamiętny, że nie mogłem powiedzieć, czy żartowała. Może pieniądze niedługo przyjdą. Może pieniądze niedługo przyjdą. Rzuciła mi spojrzenie i parsnęła z niezadowoleniem. Przestań gadać rzeczy, w które sam nie wierzysz. Nie jesteś jakimś trzylatkiem. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że niedługo wyślę pieniądze. Wyważając bezsilność i powagę w moim głosie, nie odpowiedziała jak zwykle, tylko cicho odwróciła głowę. Więc módl się mocniej. Po chwili dziewczynka również się obudziła. Powoli usiadła na łóżku. Najpierw spojrzała na swoją siostrę, potem na mnie. Potem spuściła głowę bezradnie. Czy chodziło o to, że jej siostra krzyczała na nią? Albo czy o to, że wymachiwała pięściami szalenie nieprzyjemną twarzą? Musiało to być dla niej nowe. Myślała, że wszystko było pod kontrolą. Myślała, że jeżeli będzie słuchać się starszej siostry, to zdobędą pieniądze. Teraz dała sobie, że sprawy były poza kontrolą. Nie tylko pieniądze nie przyjdą, ale również mogą ponieść karę. Bańka fantazji pękła, pozostawiając tylko przerażającą rzeczywistość, która sprawiała, że ludzie czuli się niekomfortowo. Zjedz coś. Dziewczyna podała śniadanie swojej siostrze. Dziewczynka podniosła głowę i spojrzała na swoją starszą siostrę, licząc, że uży słowa zachęty albo wyjaśnienia. Nie było żadnych. Dziewczyna bez słowa oparła się o ścianę. Było za dużo rzeczy do przemyślenia, a uczucia jej siostry były jej najmniejszym problemem. Dziewczynka nie zapytała o nic. Wiedziała, że nikt nie mógł odpowiedzieć na jej pytanie. A może już i tak znała odpowiedź. Zaczęła robić papierowe żurawie po skończeniu kanapek. Jej mechaniczne rochy nie miały żadnego znaczenia. Żadna ilość żurawi nie spłaci ich długu bez okupu. Ona też to wiedziała. Ale tylko to mogła zrobić, aby wesprzeć siostrę. Nic więcej. Mówią, że robienie 1000 papierowych żurawi przekaże twoje życzenie do nieba. Patrząc na te wszystkie żurawie na podłodze, zastanawiałem się, czy jej życzenie zostało wysłuchane. Kolorowy papier oraz żurawie origami były porozrzucane po podłodze. Wszystkie te równe zgięcia wyszły spod rąk tej samej młodej dziewczynki. Strzaskane przez przemoc, lustro już nigdy nie odbije niczyjej twarzy. Dziwnie wyglądająca lampa, która nie ma nawet klosza. Nie wiem, z którego wieku może pochodzić. Czy mógłbym rzucić ją jako bronią? Chciałbym najpierw rozwiązać swoje dłonie. Ej! Zacząłem przesypiać oparto o ścianę. Była też obok mnie, kiedy podniosłem głowę w reakcji na jej głos. Zadzwonię do twojego ojca. Współpracuj, o ile nie chcesz kolejnego łomotu. To był pierwszy raz, kiedy rozpoczęła ze mną rozmowę od wczoraj. Wyglądała na to, że podjęła decyzję, sądząc po jej zdeterminowanym tonie. W porządku. Prawdopodobnie nie oczekiwała, że będę taki uległy i zaczęła mnie badać od stóp do głowy ze zdziwioną twarzą. Mogę pójść do domu, kiedy tylko zapłaci, tak?
Chcę mieć to z głowy ASAP. Mamy wspólny cel. Zdajesz się rozumieć. Nie obchodzi mnie, jak dużo ma zapłacić. Znam to za rekompensatę, za ignorowanie mnie. A jak dużo jest to warte? I usta uformowały rzadki uśmiech. Zaczęła naciskać klawisze w telefonie. Robiła to szybko, jakby nie chciała dać sobie czasu na żałowanie. Mała dziewczynka przestała się ruszać i wstrzymała oddech w oczekiwaniu nadchodzących wydarzeń. Łączyła się. Gdzie jest Szmal? Dziewczyna mówiła do telefonu zimno. Każdy mógł wyczuć tłumiony gniew w jej głosie. Przestań sobie ze mną pogrywać. Nadal mam twojego syna. Naprawdę sądzisz, że go nie zabiją? Wyrwała swoje niechlujne włosy i zagryzała wargi tak mocno, że prawie trysnęła z nich krew. W jej głosie również można było wyczuć ton paniki. W przeciwieństwie do ostrożnych negocjacji jak w filmach, te bardziej przypominały sesję emocjonalnego wyładowania. Nie wciskaj mi tego gówna! Zdawała się bardziej i bardziej poruszona i w końcu rozłoszczona pięść wylądowała na stole, prawie strącając wszystko na podłogę. Dziewczynka patrzyła na swoją starszą siostrę. Widziałem strach w jej czarnych oczach. I dwie ręce sztywnie blokowały jej klatkę piersiową, jakby się broniła. Jako współwinna nie miała odwagi zapytać. Mogła tylko czekać na kolejne instrukcje od swojej siostry. Wrzostwo, bezsilność. Ktoś zapewne mógłby oskarżyć dziewczynkę o te rzeczy, jednak poleganie na swojej siostrze było jej jedynym sposobem na życie. Dziewczyna podeszła do mnie i nagle przycisnęła telefon do mojego ucha i włączyła głośnik. Powiedz swojemu ojcu, żeby zapłacił teraz. Żadnych głupich pomysłów, albo będziesz miał kłopoty. Nic ci nie jest, Hao-chen? Z drugiej strony odezwał się niski głos. Powiedziałem bezmyślnie, nie wiedząc, co powiedzieć w tym momencie. Nie z powodu zażyłości albo sentymentu, ale raczej z powodu poczucia dystansu między nami. W porównaniu do ojca nawet porywaczki wydawały się być dla mnie bliższe. Nie martw się, zajmujemy się tym. Wszystko będzie w porządku. Jeżeli naprawdę się mną przejmujesz, dlaczego jeszcze nie zapłaciłeś? Słowa ugrzęzły mi w gardle i czułem, jak moja niechęć do rozmowy powoli zanika. Czy to był strach przed porwaniem, czy ból, czy choroba, która mnie osłabiła? Przetrwałem to wszystko. Jednak sam jego głos sprawiał, że chciałem krzyczeć. Zbieramy pieniądze, ale kwota jest za duża i potrzebujemy więcej czasu. Przestań kłamać. Co powiedziałeś, Hao-chen? Wszystko okej? Skończ z tym gównem. Natychmiast przelej kasę, jeżeli chcesz jeszcze zobaczyć swojego syna żywego. Zauważając moje nienormalne zachowanie, zebrała telefon i mówiła drwiąco. Nie mów mi, że prezes nie może zebrać kilku milionów tajwańskich dolarów. Wiem, w co sobie pogrywasz. Ostrzegam cię, jeżeli nie przelejesz kasy do północy, to będzie ostatni raz, kiedy usłyszysz głos swojego syna. Nie dając mu czasu na odpowiedź, rozłączyła się bez wahania. Bydlak. Po rzuceniu telefonu na stół zobaczyła zlęknione spojrzenie na twarzy dziewczynki, jakby pytała się, co zrobić. Wzięła głęboki wdech i zdołała się uśmiechnąć. Jest okej. Niedługo wszystko się skończy. Okej. Próbowała pocieszyć swoją siostrę, ale zdawała się sama również nie mieć tak dużo pewności siebie. Wysunęła krzesło i drżącą ręką wyjęła papieros. Zauważając moje spojrzenie, schowała drżącą lewą rękę. Na co się gapisz? Jeżeli się boisz, to lepiej módl się, żeby twój ojczulek niedługo zabulił. Też bym tego chciał. Nie przewidując takiego przebiegu wydarzeń, prawdopodobnie nie mogła zrobić nic poza grożeniami mi.
chciała, żeby to się skończyło równie mocno jak ja. Wszystkie te zagrożenia były tylko dla pieniędzy. Bez okupu zakładnik był tylko brzemieniem. Jeżeli naprawdę nie mogła zdobyć okupu, i najlepszą opcją była ucieczka, zamiast czekania na przybycie policji. Więc jak mógłbym ją przekonać do poddania się? Nie przesadziłeś tam? Próbowałeś rozpocząć kłótnię ze swoim ojcem, czy co? Jego głos mnie wkurzył. Miał mnie gdzieś, teraz tylko odgrywał dobrego ojca. Ostatecznie i tak odmówił zapłaty. Mógł przynajmniej to lepiej udawać. Przekładać pieniądze nad własnego syna. Naprawdę jesteście pierdolnięci. Nie będąc w stanie ukryć zmęczenia, wsparła głowę, mamrocząc. Również tego nie rozumiałem. Myślałem, że świat był delikatną maszynerią. Pracowała tak, jak była zaprojektowana i wszyscy byliśmy z tego dumni. Jednak od czasu romansu mojej matki dowiedziałem się, że maszyneria nie była tak idealna, jak myślałem. Odkrywałem więcej problemów, im starszy się stawałem. Zardzewiałe elementy były trudne w użyciu, a wyrobione tryby wydawały dziwne dźwięki. Niegdyś wspaniała maszyna teraz wyglądała na głupią kupę złomu. Zgadza się, świat był daleki od ideału. A my wszyscy żyjemy w tym niedoskonałym świecie, walcząc o przetrwanie. Usłyszałem krople deszczu za oknem, które zmieniły się w ulewę, przemieniając okno w wodną kurtynę. Temperatura była teraz niższa. Nawet z płaszczem czułem chłód przenikający przez kołnierz. Okno było pokryte parą. Dziewczyna chodziła w to i z powrotem przed oknem. Było długo po godzinie przelewów. Jakiekolwiek pieniądze przelane nie będą widoczne do jutra. Mogliśmy tylko czekać, coś co dużo robiliśmy w ciągu ostatnich kilku dni. Nieważne ile trwało, to oczekiwanie nadal było trudne do wytrzymania. Niech i tak będzie. Usłyszałem jej mamrotanie, kiedy przestała chodzić. Miej na niego oko. Niedługo wracam. Dziewczyna zostawiła tę instrukcję przed wyjściem ze swoim telefonem. Nie mogłem pojąć, do kogo zamierzała zadzwonić. Nie było innych opcji niż poddać się albo uciec. Jak dużo zrobiłaś? Miałem szansę porozmawiać z dziewczynką. Widziałem, jak zręcznie zgina i wykręca papier. Gotowe żurawie zbierały się w małą górkę obok jej stóp. Nie wiem. I ruchy nie zwalniały podczas rozmowy. Wskazała na kolorowy papier obok jej. Będzie 1000, kiedy papier się skończy. Pozwól, że pomogę. I tak się nudziłem, więc wziąłem kolorowy papier, żeby pomóc. To było trudne. Zapomniałem, jak się robi papierowe żurawie, więc mogłem jedynie powtarzać jej ruchy. Moje ręce nie były tak zręczne. Ona zrobiła ich kubkę, zanim ja skończyłem chociaż jeden. Mimo, że powtarzałem jej ruchy, mój żuraw wyglądał super żałośnie. Nawet głowa była cała pomarszczona. Twój żuraw jest brzydki. Nie zauważyłem, kiedy zatrzymała się. Skomentowała, patrząc na mojego żurawia w jego żałosnym kształcie. Nie ma mowy, abym zrobił tak dobrego jak twoje za pierwszym razem. Ponadto ja mam związane ręce. Nawet mój pierwszy wyglądał lepiej niż twój. Wielka sprawa. Po prostu traktuję go jako kalekę czy coś, a następny... He? Próbowałem wziąć kolejny papier. Zobaczyłem, jak bierze moją skończoną pracę i ją rozkłada. To by nie wystarczyło. Naprawdę? To nadal papierowy żuraw, mimo że brzydki. Nie możesz wykorzystać go do życzenia? Nigdy. Odpowiedziała prosto. Jej zdeterminowane spojrzenie nie pozostawiało miejsca na dyskusję. Nie ma sensu, jeżeli nie jest zrobiony poprawnie.
nie ma sensu, jeżeli nie jest zrobiony poprawnie. Zepsuty papierowy żuraw mógł być naprawiony. A co z zepsutymi ludźmi? Dlaczego Bóg stworzył nas różnymi? Nie byłoby zdecydowanie mniej sporów, gdyby istniał tylko jeden typ osoby? Ta myśl przyszła mi do głowy, zanim przypomniałem sobie dużo ważniejszą sprawę. Wydostanie się z tej sytuacji. Hej, myślisz, że możesz przekonać swoją siostrę? Nie miałem dużo czasu, więc przeszedłem prosto do sedna. Przekonać starszą siostrę? Wiesz, że sytuacja stała się nieciekawa, prawda? Możesz zostać aresztowana, jeżeli to nadal będzie się ciągnąć. Nie będziesz w stanie uciec do tego momentu. Przemawiałem do niej z całą szczerością, jaką mogłem z siebie wydobyć. Miałem nadzieję, że całe zgromadzone zaufanie wystarczy, żeby we mnie uwierzyła. Wypuść mnie, to oddam wam wszystkie moje pieniądze. Mogę również zmylić pościg. Tylko musisz ją przekonać... Przekonać mnie do czego? Dziewczyna przerwała moje zdanie i weszła do pokoju. Też to słyszałaś, prawda? Jeżeli mnie puścisz... Próbowałem bezpośrednio przedstawić jej sprawę, ale odtrąciła mnie i podeszła do swojej siostry. Daruj sobie. Mam coś jej do powiedzenia. W jej wzroku nie było zawahania. Zdaje się, że podjęła jakąś ważną decyzję. Poddanie się? Wiedząc, że nie miała szans dostać okupu, zdecydowała uciec ze swoją siostrą. Dziewczynka posłusznie podeszła do swojej siostry z niepokojem wymalowanym na twarzy. Idź teraz do domu. Proste słowa, ale z silną implikacją. Dziewczynka nie poruszyła się i nie mogła wydać z siebie żadnego dźwięku, pomimo otwartych ust. Idź do pani Wang. Powiadomiłam ją o tym. Ale... Próbowała poprosić o wyjaśnienie, ale jedyne co dostała, to zniecierpliwioną odpowiedź. I nigdy tutaj nie wracaj, rozumiesz? A co z starszą siostrą? Dziewczynka bezradnie wycisnęła z siebie te słowa. Nie mogła nawet zapytać dlaczego i mogła tylko czekać, jak skazany przed ogłoszeniem wyroku. Coś wymyślał. Nie jesteś tutaj potrzebna. Zimno wypowiedziała te słowa i starała się uniknąć spojrzenia dziewczynki. Czy mogę tutaj zostać? Nie mogąc otrzymać oczekiwanej odpowiedzi, smutno opuściła głowę i błakała cichym głosem. Nie ma czasu. Potrząsnęła głową i westchnęła. Ignorując swoją siostrę, zaczęła podnosić papierowe żurawie i je pakować. Jeden, drugi, trzeci. Podnosiła papierowe żurawie prostym ruchem. Wszystkie wpadały do plastikowej torby. Nigdy tutaj nie wracaj. Jeżeli czegoś będziesz potrzebować, to zapytaj się pani Wang. Pomagaj jak tylko możesz. Nie rób kłopotów. Za tymi słowami nie było energii. Obie zapadły w ciszę. Mogłem tylko słyszeć krople odbijające się echem w pustym pokoju. Smukłe dłonie, kolorowe, papierowe żurawie i echo deszczu. Podniosła ostatni z nich i wrzuciła go łatwo do torby. Kiedy nastała chwila, w której nie było już żurawi do podniesienia, nastała również chwila rozstania. Czas się zatrzymał. Zdawało się, że w tej ciszy wymieniają tysiące słów. Kiedy spędziłeś wystarczająco dużo czasu z kimś, wiele rzeczy mogło być zakomunikowane bez słów. Niezależne, czy były to dobre rzeczy, czy rzeczy, które chciałeś ukryć. Starsza siostrzyczko? Głos dziewczynki drżał. Głos dziewczyny był ciepły i miękki. Czy wrócisz jeszcze? Dziewczyna zamilkła i nie odpowiedziała. Nieważne, czy nie mogła, czy nie chciała, znaczenie było takie same. Jej długie włosy zakryły jej twarz, nie mogłem widzieć jej wyrazu, ale unosząca się klatka piersiowa okazała jej zmaganie. Nie obchodzi mnie, co się stanie, tak długo jak jestem ze starszą siostrzyczką.
czy nie mogę? Stawiając czoła błaganiom swojej siostry, dziewczyna nie odezwała się słowem. Obie patrzyły na siebie. Łza ześlizgnęła się wzdłuż twarzy dziewczynki i zostawiła plamę na podłodze. Dlaczego płaczesz? Przecież nie umieram ani nic. Dziewczyna delikatnie poklepała jej główkę z miękkim uśmiechem na twarzy. Dbaj o siebie. Wrócę, kiedy wszystko się skończy. Pozornie tracąc zdolność mowy, dziewczynka przetaknęła, ale łzy nie przestały spadać. Idź już. Jest późno i pada. Uważaj, żebyś się nie poślizgnęła, kiedy będziesz iść, okej? Dziewczynka się nie ruszyła, dopóki jej siostra nie pchnęła jej, dając znać, aby odeszła szybko. Przed odejściem dziewczynka spojrzała na mnie. Mogłem wyczuć rozpacz i błaganie w jej oczach. Czego ode mnie oczekiwała? Prosić, żebyś się poddała? Albo przekonać ojca, żeby zapłacił? Nie mogłem zrobić żadnej z tych rzeczy. Mogłem jedynie czekać. Zostałem sam w pokoju. Towarzyszył mi tylko deszcz, kiedy wsłuchiwałem się w odgłosy ich schodzenia po schodach i oczekiwałem końca. Po odesłaniu siostry dziewczyna wróciła do pokoju. Strąciła krople deszczu z płaszcza i usiadła na drewnianym krześle w zamyśleniu. Wydawała się być dużo spokojniejsza po podjęciu decyzji. Przechyliła głowę i wpatrywała się w deszczową noc za oknem. Jej opuszczone powieki dawały poczucie spokoju. Nie palisz? Co? Chcesz jednego? Skądże? Myślałem, że mnie zbeszta albo dokuczy, więc jej prosta reakcja była niepokojąca. Co tak wykrzywiasz ryja? Myślałem, że będziesz zła. Po co się złościć? Machając nożem, zdawała się być bardziej bezpośrednia, bez obecności swojej siostry. Gdyby bicie ciebie sprawiłoby, że twój ojciec zapłaci, to już byłbyś pobity na śmierć. Niezbyt przekonujące od kogoś, kto spuścił mi wczoraj łomot. Ryj. Po przemyśleniu stwierdziłem, że teraz byłby najlepszy moment, aby pomówić z nią twarzą w twarz, bez obaw. Ej. Możesz po prostu siedzieć cicho. Mam propozycję. Nie zainteresowana. Pozwól mi skończyć. Słysząc jej stanowczą odmowę, westchnąłem niezręcznie. Tak jakby widząc jej uśmieszek, jakoś sprawiło, że czułem się trochę bardziej zrelaksowany. 0375-3162. Hasło do mojej karty kredytowej. Tej w moim plecaku. Po co mi? Jej oczy ściemniały w zamieszaniu. Starała się pojąć moją intencję. Na tym koncie jest około 700 do 800 tysięcy. Weź wszystkie pieniądze z niego. Możesz zaciągnąć mnie tam, jeżeli chcesz, jeżeli sądzisz, że to sztuczka. Sytuacja się zmieniła, od kiedy pierwszy raz to zaproponowałem. Teraz nie miała lepszej opcji. Widziała, że szanse zdobycia okupu były niskie. Dlatego najpierw odesłała siostrę, aby trzymać ją z dala od kłopotów. Pojedź gdziekolwiek chcesz za te pieniądze. Możesz też po prostu mnie rozwiązać i zostawić tutaj. Chcesz pieniądze, prawda? To nieduże, ale... Ale to i tak więcej niż miliony tajwańskich dolarów, których nigdy nie dostanie. Obawiając się, że mogę urazić jej dumę, wahałem się co powiedzieć. I tak lepsze niż więzienie? Przez moje wahanie domyśliła się moich myśli. Kończąc za mnie moje zdanie, wybuchła śmiechem. Widziałem dziwne światło w jej oczach. Co to? Teraz ci mnie żal? Nie, nie o to chodzi. Skoro do tego doszło, nie zadawałem sobie trudu słodzenia moich słów. Zdecydowałem się powiedzieć jej moje prawdziwe myśli.
Wszystko to zrozumiałem z naszych interakcji i pytań, to zaprzątało mi umysł. Dlaczego niektórzy ludzie mogą wynająć prywatnego nauczyciela, skoro nie mieli nawet okazji uczęszczać na lekcje? Dlaczego niektórzy ludzie mówią o delikatesach, skoro nie mają nawet pieniędzy na właściwy posiłek? Masz rację. Społeczeństwo nie jest sprawiedliwe. Powtórzę mi ulubione słowa. Nie było emocji, tylko faktyczne stwierdzenie. Bogaci ludzie mogą nająć korepetytorów, kiedy prowincja nie ma nawet wystarczająco szkół. Niektórzy ludzie mają rodziców, którzy wymyślają ścieżkę kariery. Mogą stać się menadżerami niezależnie od zdolności czy osobowości, kiedy inni nigdy nie wejdą po drabinie. Mówią, że nie ma dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Każdy ma szansę ze swojego wysiłku. Dani taki zaczęli cały interes na własną rękę. Ale to nie ma nic wspólnego z wysiłkiem. Dlaczego niektórzy ludzie muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć sukces? Czym to sprawiedliwość? Gdybym nie miał wystarczająco jedzenia i musiałbym zająć się długiem, może zrobiłbym to samo co ty. Nie próbowałem usprawiedliwiać z broni, ale może ludzie nie mieli prawa potępiać ich z uprzywilejowanego miejsca. Ciągle mówiąc rzeczy jak dlaczego społeczeństwo jest takie zepsute, albo nie powinieneś łamać prawa, nieważne co, ale odmawiają im pomóc. Przypisują wszystkie sukcesy swoim wysiłkom, natomiast wszystkie porażki wywodzą się z ich środowiska albo braku szczęścia. Była to czysta arogancja, kiedy ci ludzie żyli beztroskim życiem, a innych potępiali za popełnianie przestępstw, aby przeżyć. Po prostu miałem szczęście. Wzruszyłem ramionami i skończyłem. Nie zabiłem, ani nie obrabowałem nikogo. Nie dlatego, że mam lepsze poczucie sprawiedliwości albo jedności, ale ponieważ miałem wystarczająco dużo szczęścia, że nie musiałem podejmować takiego wyboru. Prawdopodobnie nigdy nie oczekując, że powiem te wszystkie rzeczy, patrzyła na mnie niemiło. Lampka rzuciła światło na jej twarz. Chciała coś powiedzieć, ale po chwili tylko westchnęła. Po co mi to wszystko mówisz? Więc nawet jeżeli zdałeś sobie z tego sprawę, co to zmieni? Może myślisz, że powiedzenie tego wszystkiego sprawi, że lepiej się poczuję? Tylko mówię ci moją perspektywę. Nie chcesz tego życia, prawda? Chcesz żyć ze swoją siostrą, prawda? Wzdrygnęła się na wspomnienie o jej siostrze. Ostatecznie rodzina była jedyną rzeczą, której nie mogła opuścić. Nie znam twojej przeszłości. Nikt nie chce zostać porywaczem, gdyby miał taki wybór. Powinnaś się ukryć, kiedy wypłacisz pieniądze. Nikomu o tym nie powiem. Nie będą wiedzieli nawet, jeżeli wszystko wymyślę z dupy. Nie ma szans, aby poszło tak gładko. To i tak lepsze niż czekanie tutaj, aż cię aresztują. Bezpośrednio przerwałem jej. Nic nie odparła. Myślę, że policja będzie cię szukać, więc będziesz musiała coś wymyśleć. Wzruszyłem ramionami i powiedziałem jej prawdę. Porwanie było zbrodnią ściganą z prokuratury. Będą kłopoty, nieważne co powiem. Ufasz mi? Odgłosy deszczu zaczęły ucichać. W pokoju była tylko cisza. Widziałem, że dziewczyna zmaga się ze sobą pod oknem. Kiedy wcześniej jej to zaproponowałem, powiedziała, że nie mogła mi zaufać. Nie miała zabezpieczenia, jeżeli by mnie wypuściła. Nie mogła nic zrobić, gdybym złamał obietnicę. Jedynym warunkiem, w którym ten układ mógł zadziałać, byłoby, gdyby mogła mi zaufać. Początkowo myślałem, że nie mam dużo do powiedzenia dla tych ludzi, którzy jedynie ciągle narzekali na bogatych. Jednak zdałem sobie sprawę, że nie różniliśmy się tak mocno, z wyjątkiem dzieciństwa i edukacji. Nadal mogliśmy się zrozumieć przez komunikację. Wierzę ci. W końcu pośród deszczu usłyszałem odpowiedź. Ale jest już na to za późno. W jej chłodnym głosie była determinacja, inna od jej początkowego spojrzenia paniki.
Teraz wydawała się być spokojna niczym tafla jeziora. Za późno? Zauważając mój wyraz rozczarowania, uśmiechnęła się i odwróciła twarz do okna. Już to wcześniej powiedziałam, czyż nie? Było już za późno od długiego, długiego czasu. Moje napięte ciało upadło do tyłu, jak pęknięta sprężyna. Wszystkie nabuzowane emocje natychmiast ostygły, jakbym został zanurzony w zimnej wodzie. Było dużo bardziej frustrujące w końcu kogoś przekonać, ale nie móc niczego zmienić, niż w ogóle go nie przekonać. Nie wiedziałem, jaki był jej cel. Dlaczego nie chciała ustąpić, wiedząc, że nie ma szans zdobyć pieniędzy? Nie mogła dłużej czekać, zanim przybędzie policja. Mogła mi zaufać i przeczekać, aż wszystko ucichnie. Ziewnąłem zmęczony. Nie robiłem dużo, ale emocjonalna huśtawka oraz choroba wykończyły mnie. Idź spać. Zauważając mój zmęczony wyraz twarzy, przykryła się kocem, zgasiła światło i usiadła pod drzwiami. W pokoju zapanowała nieprzenikniona ciemność. Nie było światła gwiazd ani latarni ulicznej. Nie widziałem nawet obrysów pomieszczenia. Postanowiłem przełamać ciszę. Proszę, nie załaduj mnie do wora i nie wyrzuć gdzieś na szczycie góry. To jest świetny pomysł. Będę go miała na uwadze. Jeżeli zamierzasz to zrobić, to zrób to szybko. Wolałbym umrzeć szybko niż cierpieć. Ale z ciebie dziwak. To nie jest komplement. Nie miał być. Oboje zapadliśmy w ciszę. Deszcz ponownie przybrał na sile. Jakby nigdy nie miał się skończyć. Nadal nie śpisz? Nie słyszałem odpowiedzi, ale jakoś czułem jej spojrzenie. Daj mi znać, jeżeli zmienisz zdanie. Jasne. Słyszałem tę nonszalacką odpowiedź po chwili ciszy. Ledwie widziałem ją przez ciemność, siedząc naprzeciw ściany zwróconej ku mnie. Wiedziałem, że jej oczy patrzyły gdzieś przeze mnie, daleko, daleko stąd. W tej chwili chciałem wiedzieć, jaką przyszłość wyobrażały sobie te uczennice.